pierwszy dzwonek w słupskich szkołach. Kosztowna nauka. Night Power ponownie w Słupsku. Charytatywne wyzwanie. Po 2 miesiącach przerwy do szkół wróciło blisko 14 tysięcy uczniów ze Słupska. Dzisiaj usłyszeli zaledwie pierwszy dzwonek, jednak już jutro rozpoczną zajęcia lekcyjne. Nowy rok szkolny przyniesie ze sobą szereg nowości. Najważniejsze zmiany obejmą podstawówki. 6-latki zasiadły w ławkach, inna będzie też formuła sprawdzianu 6-klasistów. Uczniowie 3 klas liceów zmierzyć się będą musieli ze zmienionym egzaminem maturalnym. W tym roku do szkół w całej Polsce i naszym regionie pójdzie więcej uczniów niż w roku poprzednim. Wszystko dlatego, że w tym roku do szkół podstawowych obowiązkowo idą wszystkie 6-latki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. W samym Słupsku będzie ich 418. Szkoły jednak nadal borykają się z niżem demograficznym. Najbardziej odczuwalny jest w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym roku zauważyliśmy zdecydowany spadek liczby uczniów absolwentów gimnazjum. Zauważyliśmy to chociażby z tego względu, że nie udało się nam otworzyć jednego oddziału. Mimo że byliśmy bardzo popularną szkołą i właściwie najchętniej wybieraną szkołą zawodową w mieście, mimo to nie udało się otworzyć jednego oddziału. Także ten niż demograficzny, ten spadek liczby uczniów jest przez szkoły średnie zauważany. Nie jesteśmy jeszcze w dołku. W przyszłym roku, z tego co wiemy, już będzie znowu jeszcze mniej uczniów. Także przez najbliższe kilka lat ta tendencja spadkowa się utrzyma i dopiero potem będzie odbicie w górę. Kolejną zmianą w tym roku szkolnym jest nowa formuła sprawdzianu 6-klasistów. Zostanie on podzielony na część humanistyczną oraz matematyczno-przyrodniczą. Uczniowie pierwszy raz odpowiedzą również na pytania z języka obcego. Z kolei maturzyści na egzaminie z języka polskiego nie będą już przedstawiać prezentacji. Zamiast tego zostaną poproszeni o sformułowanie kilkunastominutowej wypowiedzi na wylosowany temat. Zmiany egzaminu dojrzałości będą wprowadzane stopniowo. Wchodzą pewne zmiany w systemie maturalnym, szczególnie dotyczą one ustnej części języka polskiego i również pewne zmiany wchodzą, jeśli chodzi o matematykę. Nas to nie dotyczy bezpośrednio, ponieważ nie mamy jeszcze maturzystów według nowej formuły w przyszłym roku, ale przyglądamy się, ponieważ chcemy jak najlepiej przygotować naszych uczniów do tych zmian, które mają nastąpić. Od jutra przez najbliższe 10 miesięcy uczniów i nauczycieli czeka ciężka praca. Wakacje rozpoczną się 27 czerwca. Pierwsza dłuższa przerwa w nauce w roku szkolnym zaplanowana jest na 22 grudnia. Początek roku szkolnego to trudny czas dla domowych budżetów. Wysłanie pociechy do szkoły jest niebagatelnym wydatkiem. Na przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji trzeba wydać nawet ponad 1000 zł. Gorączka szkolnych zakupów rozpoczęła się jeszcze w sierpniu. Większość rodziców rozkłada zakupy na etapy, bo tak jest taniej. Jednym z największych wydatków, a zarazem najważniejszym ze sprawunków, jest zakup podręczników. Ceny zestawów książek dla najmłodszych klas zaczynają się od 300 zł. Im dziecko starsze, tym podręczniki są droższe. Jest to wydatek dość spory. Rzeczywiście wydawnictwa nas nie oszczędzają portfele rodziców. To jest wydatek od 300 zł za podstawowy pakiet do klasy drugiej, trzeciej. Bez języków obcych. Do języki obce to trzeba doliczyć kolejne 150 zł mniej więcej. Do prawie 700 zł do klas maturalnych. Pełny pakiet mniej więcej tyle kosztuje. Rodzice, którzy mają dzieci w klasach starszych, już są przyzwyczajeni do tego, że na przykład zostawiają nam wykazy podręczników na początku lipca, mają spokojne wakacje, a my kompletujemy podręczniki i przychodzą w dowolnym wybranym do siebie okresie. Jeżeli podręczniki już są w pełni dostępne, a w wielu przypadkach jest tak, że już w lipcu są dostępne 90% podręczników, w tym momencie dzwonimy do klienta, klient przychodzi, odbiera sobie nawet już w sierpniu. Niektórzy klienci zostawiają to sobie rzeczywiście na ostatnią chwilę, co wiąże się niestety z pewnymi brakami. Zakup podręczników to dopiero początek długiej listy zakupów. Każdy uczeń musi bowiem posiadać zestaw zeszytów, przybory do pisania i kreślenia, kredki, farby, bibuły i całą rzeszę innych niezbędnych w szkole przedmiotów. Kolejnym wydatkiem jest odpowiedni strój gimnastyczny oraz obuwie. 70 najszybszych załóg samochodowych ścigało się w Słupsku. Tuż przed końcem wakacji w naszym mieście odbyła się finałowa runda Night Power, czyli legalnych wyścigów ulicznych na 1/8 mili. Podobnie jak w roku ubiegłym, równoległe wyścigi odbyły się na ulicy Sobieskiego. Po ponad 7 godzinach zmagań poznaliśmy zwycięzców 3. rundy Night Power oraz klasyfikacji Grand Prix.
Trzecie miejsce ogólnego rankingu zawodników zdobył dwukrotny zwycięzca poprzednich klasyfikacji Michał Pyrka w swojej Hondzie CRX. Drugie miejsce przypadło zasiadającemu za kierownicą słynnego już Volkswagena Golfa Krzysztofowi Krawczukowi. Po główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych na tuning samochodowy, sięgnął Maciej Grabarz. Night Power to nie tylko wyścigi równoległe, ale także mnóstwo innych samochodowych atrakcji. Tym razem asfaltem pomiędzy poszczególnymi eliminacjami zawładnęli motocykliści oraz słupski drifter Łysy. Można było podziwiać akrobację grupy Willy Holix oraz jednego z najmłodszych kaskaderów w Polsce, Piotrusia. Runda finałowa w Słupsku odbyła się nieprzypadkowo. To nagroda dla naszego miasta za doskonałą organizację ubiegłorocznych zmagań. Pozostałe wyścigi odbyły się w Olsztynie i Łomży. Chociaż finał już za nami, organizatorzy szykują rundę bonusową na olsztyńskim lotnisku już 20 września. Więcej na temat zawodów w Słupsku już niebawem w naszym serwisie sportowym. Internet jako medium sukcesywnie zdobywający coraz szerszy zasięg stał się idealnym narzędziem dla propagowania różnorakich idei. Niektóre z nich są szczytne, inne już niekoniecznie. Jednak coraz popularniejsze w ostatnim czasie Ice Bucket Challenge ewidentnie zalicza się do tych pierwszych. Pomysł jest prosty w swoich założeniach. Osoba nominowana do wyzwania w przeciągu 24 godzin musi wylać na swoją głowę kubeł lodowatej wody. Jeśli nie wykona zadania w wyznaczonym czasie, zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty pieniędzy na rzecz fundacji wspierającej badania nad leczeniem stwardnienia zanikowego bocznego. Portale społecznościowe pełne są obecnie filmów ze śmiałkami podejmującymi wyzwanie. Jednak co ciekawe, stan konta fundacji rośnie w zastraszającym tempie. Jak widać, można zarówno polać głowę wodą, jak i wspomóc finansowo badania nad tą nieuleczalną chorobą. Idea Ice Bucket Challenge narodziła się za oceanem, jednak szybko przywędrowała do naszego regionu. Jednym z ostatnio nominowanych śmiałków został słupski poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Wyzwanie zostało przyjęte, a plastikowy kubeł został zastąpiony wężem ogrodowym. Akcja wspaniała, ciut zwariowana, ale jak najbardziej pozytywna. Mniej chodzi o przelanie tej wody, ale pewnie bardziej o przelew pieniężnych na ten, środków na ten szczytny cel. Dziękuję za nominację Andrzejowi Watenborskiemu i Alicji Krynickiej. Sam nominuję panią Krystynę Danielecką-Wojewódzką, Krzysztofa Nałęcza i Marcina Dadela. I teraz symbolicznie żona, na żonę można liczyć. Symbolicznie. Może wystarczy, miało być symbolicznie. Dlaczego akurat kubeł zimnej wody? Podobno ludzki mózg pod wpływem drastycznego obniżenia temperatury traci pełnię kontroli nad kończynami, co jest jednym z symptomów stwardnienia zanikowego bocznego. Choroba ta po dziś dzień zbiera śmiertelne żniwo, jest jedną z największych zagadek dla współczesnej medycyny. Chodziło o to, żebyśmy przez chwilę choć poczuli się tak, jak czują się osoby, które chorują na tą chorobę. Oczywiście nie aż w takim stopniu jak ci chorzy, ale taki był cel między innymi tego oblania zimną wodą. Akcja bardzo, bardzo szczytna, cel bardzo, bardzo fajny. Choroby, które kilkadziesiąt lat temu były wyrokami śmierci, dziś dzięki medycynie są do wyleczenia, można żyć jeszcze wiele, wiele lat. I tak mam nadzieję, że będzie również z tą chorobą, że medycyna również poczyni postępy i że zostanie odkryta kolejna tajemnica organizmu człowieka i będziemy więcej wiedzieć, skąd ta choroba się bierze i jak ją należy zwalczać. I myślę, że do tego też przysłużą się też te pieniążki, które przelewamy przy każdorazowym takim polaniu się wodą, nie tylko wodą, ale chodzi o to, żeby również odpowiedni przelew na konto trafił. Oczywiście na mnie w przypadku takich akcji społecznych można zawsze liczyć. Bardzo fajnie, że tylu ludzi się w to zaangażowało, że trochę jak łańcuszek zaczęło to działać, że jedna nominowana osoba nominuje kilka następnych i to naprawdę jak taka pajęczynka w pozytywnym tego słowa znaczeniu się rozprzestrzenia. Pozostaje zatem czekać na kolejny słupski epizod Ice Bucket Challenge, tym razem z udziałem Krystyny Danieleckiej-Wojewódzkiej, Krzysztofa Nałęcza i Marcina Dadela.